To jest podcast Jutro by Netia. Drop. Jak najprościej wyjaśnić słuchaczom, czym jest właśnie sztuczna inteligencja i jak w tym obszarze ten machine learning cały działa. I podobnie właśnie mam odczucie teraz, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, że wtedy, jak to się stało bardziej takim mainstreamem, to ta definicja nieco się rozmazała. Można to zdefiniować technicznie, można powiedzieć, że to jest to coś, co się zachowuje w sposób inteligentny. Ciężko zdefiniować, co to jest, ale tak to nazwijmy. I bardziej tutaj chodzi o zastosowanie i tych obszarów zastosowania jest naprawdę duży. Dla kogoś sztuczna inteligencja to już samochód autonomiczny, albo na przykład poszukiwanie informacji w Google, albo chociażby, jak otwieramy Facebook, to tak naprawdę tam przez chwilę nic się nie pokazuje. W tym momencie, jak przez chwilę nic się nie pokazuje, tam pod spodem są uruchomione dość skomplikowane algorytmy, które dobierają dla nas najciekawsze według ich uznania, czyli Facebooka, rzeczy, które mamy przydać w najbliższym czasie i robią to tam na różne swoje triki własne. Uczenie maszynowe w tej całej układance umożliwia na poziomie technicznym realizację tak zwanej sztucznej inteligencji. I tutaj można zrobić jeszcze krok wstecz, wyjaśnić, czym jest programowanie. Czyli programowanie to jest proces, czasem się mówi transformacja kawy w kod, ale zwykle transformacja pewnej specyfikacji, co należy wykonać, żeby tą czynność wykonał komputer albo maszyna. No i programista wprost w pewnym sensie jest takim tłumaczem, który tłumaczy z języka ludzkiego na język maszynowy. To jest programista. Więc ważnym elementem tej układanki jest, że jest człowiek, który rozumie, co chce osiągnąć człowiek i rozumie, jak to da się wyjaśnić maszynie. I to jest programowanie. A teraz wyobraźmy sobie, że nie ma tego człowieka, który tłumaczy maszynie, tylko jest to, co chcemy osiągnąć, czyli jest taki input, coś podajemy na wejściu. Mówimy, co powinno być na wyjściu, czyli na przykład, jeżeli chcieliśmy zrobić prognozowanie, czy dać temu człowieku kredyt, to mamy informacje demograficzne, wiek, edukacja, płeć, stan rodziny, tam dzieci itd., itd. To są informacje, które podajemy na wejściu do tej paczki i mówimy, że przy takich informacjach ten człowiek dostanie kredyt albo nie dostanie kredyt. I teraz droga maszyna postara się znaleźć takie zależności, tak to sobie poukłada swoje wewnętrzne mechanizmy, że jak przypuszczy ci powiedzmy danych w ilościach tam tysiące, miliony, kiedy są dane wyjściowe i odpowiedź, to naucz się, żeby później jak ci podam kolejny wiersz, na który kolejny przypadek to nazwijmy, wtedy kiedy nie mam odpowiedzi, to ty mi już podpowiedź, czy warto dać temu człowiekowi kredyt, czy nie. I w tej całej, w tym samym procesie to się nazywa uczenie nadzorowane. To jest tak zrobione, że nie mówimy wprost, co ta maszyna ma zrobić, co założyć, co odkryć. Mówimy tylko, że takie są dane na wejściu, taki oczekujemy wynik. Spróbuj to połączyć, spróbuj znaleźć jakiś pewny wzór. Słuchać nas możesz na iTunes, Spotify i Spreaker oraz na biznes.netia.pl. Drop.